Jak się odnoszą od siebie sąd szczegółowy i powszechny? Mężczyzna lat 27. To bardzo znowu ważne pytanie dotyczące tego, co z nami się dzieje po śmierci. Nauka Kościoła jest tutaj jednoznaczna, osadzona zresztą na wypowiedziach samego Chrystusa, że w chwili śmierci spotykamy się z Bogiem twarzą w twarz. I ten moment jest decydujący dla całej naszej wieczności. To znaczy, albo będziemy zbawieni, albo potępieni. Z tym, że gdy chodzi o zbawionych, są tacy, którzy od razu dostępują szczęścia wiecznego. To jest ta prawda, o której słyszeliśmy dzisiaj na początku naszego spotkania, owa wizja żyjącej jeszcze mistyczki, mówiąca o śmierci jej matki, śmierci pełnej pokoju. A tak było dlatego, że owa mistyczka widziała jej matka, a dokładnie dusza jej matki, opuszczająca ciało, jest wprowadzona do chwały świętych, już otoczona świętymi, będącymi tuż obok niej w chwili odchodzenia z tego świata. I że była Matka Najświętsza i inni święci, a także dusze czyśćcowe. Bo to kolejna prawda, którą głosi w sposób jednoznaczny Kościół katolicki. Są ludzie, którzy w momencie tego sądu szczegółowego są przeznaczeni do zbawienia, ale to zbawienie nie od razu jeszcze mogą osiągnąć. Jeszcze muszą spłacić pewien dług wobec Bożej sprawiedliwości. Muszą przejść zatem moment pewnego oczyszczenia. I to jest właśnie ten stan, ta sytuacja, którą Kościół określa mianem purgatorium po łacinie, czy czyściec w naszym języku polskim. Te dusze tam są, ale czekają i mają prawo oczekiwać tego, że będziemy je wspomagali naszą modlitwą, naszą ofiarą, niekiedy naszym cierpieniem. I dzięki temu ten ich proces dojrzewania do tego, że będą mogli już całkowicie otworzyć się na wielkość i świętość Boga, ten proces wewnętrznego oczyszczenia ulega skróceniu. I stąd ich wdzięczność, przejawiająca się także w tym, że jak widzieliśmy, słyszeliśmy w tej wizji, te dusze, które już cieszą się pełnią szczęścia, towarzyszą człowiekowi umierającemu właśnie po to, by go w tym momencie decydującym niejako wspomagać i witać u progu szczęśliwej wieczności. I oczywiście trzecia możliwość, właściwie druga możliwość w tej radykalnej formie, czyli potępienie. Potępienie, które jest rzecz niewyobrażalna dla nas, wiecznym odłączeniem od Boga i nieodwracalnym. I to jest sąd szczegółowy, dotyczący każdego człowieka w chwili jego śmierci. Ale jest także sąd ostateczny, związany z paruzją, czyli powtórnym przyjściem Chrystusa w chwale. Wtedy otworzą się tajemnice wszystkich serc i historie wszystkich ludzi w prawdzie samego Boga, najwyższej prawdy. Bo zbawienie nasze oczywiście jest naszym zbawieniem,
Ale to nie jest tylko kwestia moja osobiście. To jest sprawa wszystkich, całego Kościoła, tej niezmierzonej rzeszy ludzi, którzy zasłużyli na szczęście wieczne. I sąd ostateczny to właśnie triumf tych wszystkich razem, którzy swoje życie rzeczywiście złączyli z Chrystusem i byli mu wierni aż do końca. Jest to ten sąd ostateczny, którego przyjście nie wie nikt, jak mówił Chrystus. Ten sąd ostateczny jest momentem radości wszystkich zbawionych. Wszyscy razem w Chrystusie, przeniknięci Bożą radością. To jest właśnie ten moment, który nastąpi u kresu dziejów ludzkości i świata, po to, aby wszystko zostało ostatecznie przemienione w Chrystusie. I tak przemienione w Chrystusie oddało Bogu chwałę najwyższą.